To, że podstawą dobrego miksu jest dobre nagranie, wie chyba każdy, ale jest jeszcze parę rzeczy, które z tym właśnie nagraniem trzeba koniecznie zrobić. Zanim przejdziemy do tego faktycznego miksu i masteringu, no czyli po prostu, zanim wrzucimy tam jakieś pluginy, i w tym materiale skupimy się właśnie na tym, co robię ze ścieżkami, zanim jeszcze wleci tam pierwszy plugin, żeby ułatwić sobie miks, a finalnie po prostu. Podnieść jego końcową jakość. Ten materiał jest fragmentem większego kursu dwugodzinnego, gdzie pokazuję miks wokali od początku do końca, na przykład jednego z moich utworów. Materiał ten jest za darmo na YouTubie, można go sobie obejrzeć na moim kanale, ale specjalnie dla Was podzieliłem go też na poszczególne segmenty. Także jeżeli ktoś ma potrzebę zobaczenia właśnie tylko jednego wycinka, żeby coś sobie utrwalić albo coś to nie musicie już przegrzebywać się przez dwugodzinnego potwora. Możecie wpaść sobie tu i to zobaczyć. Więc lecimy z pierwszym segmentem, czyli obróbką ścieżek przed faktycznym miksowaniem. Co my tutaj mamy? Tak jak mówiłem, jest bit, on jest przeze mnie zmiksowany, jest spakowany do jednego folderu oraz są wokale. Mam tutaj tak główną ścieżkę, e, ścieżkę z podbitkami oraz ścieżkę z adlibami. Widzicie, może być tak, że projekt się różni od tego, co wy macie, bo może nagrywacie wszystko na kilku ścieżkach i tak dalej. Ja tutaj jedyne, co zrobiłem wcześniej, do tego już nie wracałem, to to, że lubię sobie nagrać tę samą rzecz, to znaczy cały utwór od początku do końca na przykład trzy razy. Dzięki temu mogę sobie potem posłuchać tych poszczególnych podejść. Jeżeli gdzieś kilka wersów w jednym take'u podoba mi się bardziej niż w drugim, to sobie je po prostu przeklejam. Natomiast tak, to generalnie lubię po prostu walnąć od początku do końca cały numer. E, więc poza wokal compingiem, tak, czyli właśnie wybraniem tych najlepszych podejść i z nich złożeniem e, ścieżki, no to tutaj nic nie robiłem. I jedyne, co w zasadzie teraz jeszcze będziemy tutaj robić, zanim zaczniemy faktyczne miksowanie, skoro klejenie już, powiedzmy, jest za mną, stało się poza kamerą, to będzie takie finalne czyszczenie miejsc, takich jak na przykład, gdzie tutaj wchodzi wokal i zaczyna się, powiedzmy, oddech, tak? Będzie słychać pewnie. Oh. No. Oh. 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 O właśnie. Oh. To warto zawsze jest sobie tak spejdować, bo niektóre oddechy są fajne, mmm, rytmicznie siedzą, a niektóre. Wprowadzają nam jakieś mlaśnięcie, jakieś, wiecie, świszczenie i warto je trochę przyciąć. Można by zrobić to automatycznie jakimś pluginem, który to robi za was, ale nie zawsze zrobienie czegoś z automatu będzie dobrym rozwiązaniem, bo czasem, wiecie, automatycznie te pluginy potrafią coś popieprzyć, lepiej jest samemu to lepiej ogarniać. O, to lepiej! Łączyłem trap z growlem, na długo przed Skrullordem, ale nie wypuściłem wtedy nic, bo bałem się, że to będzie za mocno. Teraz nawiam wiemy. Tu na przykład właśnie jest taki oddech, który jest słyszalny, ale on fajnie brzmi, on fajnie pasuje do całości. Więc Wyrosną. to są takie elementy, których bym ja osobiście już nie ruszał. Wiem, że niektórzy wycinają oddechy całkowicie, nie polecam tego. To, co ja polecam robić, jeżeli chodzi o wycinanie, to na przykład jak mamy... Ścieżkę podbitek, gdzie pomiędzy jedną frazą zaśpiewaną a drugą nic się nie dzieje, ale są takie fragmenty. No, widzicie, gdzie coś tam słychać, bo może być tak, że się po prostu ruszę, tak? Kabel gdzieś obiję o mikrofon, albo wiecie, obrócę głowę, cokolwiek, przejdę z nogi na nogę i to się, to się wyłapie. No to warto jest to przyciąć. Natomiast yy, fajnie jest zrobić też tutaj fejdy, żeby nie było takiego nagłego. Cięcia na przykład w momencie, kiedy jest wokal, i teraz ktoś, znaczy w momencie, kiedy wchodzi wokal, żeby on tak nie wchodził nagle, tak zero-jedynkowo, i teraz ktoś może się zapytać, e, czy od tego. Nie to. Czy od tego nie jest bramka szumów? Tak, od tego jest bramka szumów. Można też to zrobić bramką szumów, ale bramka szumów m, na przykład ma. Zawsze tam jest kłopot z dobrym. Wycięciem oddechów. Jeżeli one nie są zbyt głośne, a ja nauczyłem się już nagrywać w ten sposób, że kiedy wciągam powietrze, to żeby tego nie robić blisko przy mikrofonie, to lekko się odsuwam, jakbym schodził, przy, powiedzmy, przed ciosem, nie? Więc jakby nagrywam coś i biorąc oddech, szczególnie jak to ma być duży. Robię go w ten sposób i yy, bramka szumów czasem potrafi go tak dziwnie przyciąć, na przykład w połowie przyciąć ten oddech. Dlatego ja wolę sobie zrobić to jednak ręcznie, mając nad wszystkim kontrolę. I wtedy, jak usłyszę, że coś jest nie tak, to tu na przykład wchodzi dobrze, nie? Ale gdybym usłyszał, że coś powiedzmy jest nie tak, to mogę sobie wydłużyć zawsze to, zrobić fejda. Z Po prostu mieć nad wszystkim kontrolę. Czasem są takie rzeczy jak na przykład tutaj po skarlordem jest jeszcze moment, gdzie ja wypuszczam lekko powietrze. Lordem. Chcę to zostawić. Bramka prawdopodobnie mogłaby coś tutaj wariować, także chcę to zostawić i lekki fejdzik sobie zrobić. No, także ja takie rzeczy sobie poprzycinam i yy, jak to już będzie gotowe. To zaraz do was wrócę. Okej, okay. to, co pomaga jeszcze przed w ogóle rozpoczęciem wrzucania pluginów, to ręczne wyrównanie głośności w niektórych miejscach. Bo jak wam wspomniałem, lubię nagrać wokal od początku do końca i o ile można nagrywać po fragmentach. Dać głośniej na interfejsie czułość mikrofonu, nagrać cichszą partię, potem wiecie zrobić przerwę tak odsłuchać okej okay, jest git dobra to daję sobie ciszej mikrofon i wtedy przechodzę do nagrywania głośnych partii ale ja tak nie lubię takie przerywanie wytrąca mnie z imersji, ja to lubię wiecie puścić sobie bicik i zajebać wszystko od początku do końca e, więc no mam takie partie na przykład bardzo głośne które są w towarzystwie partii bardzo cichych i wiadomo że od tego będzie kompresor ale podobnie jak w przypadku tego czyszczenia Dobrze jest ręcznie też się tym zająć, bo jak sobie posłucham, tutaj wyciszę, czy wysoluję ten wokal, jak sobie posłucham tą cichą partię i popatrzę na wskaźnik głośności. Goskiller, ale styl mnie tu przyniósł, nie słuchałbym Twojej playlisty. Nawet jakby był przymus, jak masz coś tam, to lepiej mi. To tu mamy około minus 9. To lepiej. Mi minus... minus dziewięć decybeli tutaj było. Jak sobie puszczę ten głośny fragment... Od zawsze miałem minus swoje 1, zdanie i minus za 0, zawsze byłem skreślony. Nigdy nie dałem sobie wejść na głowę, a wielu chciałoby to zrobić. Zawsze... Ta różnica... Dla kompresora, żeby on fajnie działał, jest jak dla mnie za duża. Ta kompresja wtedy tak, albo tu będzie za słaba, albo tu będzie za mocna, więc fajnie jest sobie zaznaczyć tą ścieżkę, kliknąć V i pokazuje nam się Envelope, czyli taka um, linia do automatyzacji głośności, ale my z tej tutaj, która działałaby po efektach, zmienimy ją sobie na Volume Pre-Effects, czyli będziemy regulować głośność, która dopiero trafi do Pluginów, czyli do kompresora, również i tu po prostu, gdzie mam te najcichsze partie, to ja sobie je dam tak trochę głośniej. Jest to w zasadzie jedno z niewielu miejsc, gdzie można się bez strachu e, sugerować wizualną taką podpowiedzią tego, jak to wygląda, bo chcę dążyć do tego, żeby ta ścieżka. Nie to miałem zrobić. Tylko miałem tutaj ściszyć. Chciałem... Chcia, chcę dążyć do tego, żeby ta ścieżka była... wizualnie po prostu w miarę... równa, w miarę... te wszystkie fragmenty, żeby były podobne do siebie. No tutaj szczególnie jest ten... jeden moment cichszy, który chciałbym, żeby... był... A gdzie to jest? Znowu trochę głośniej. Natomiast... Tutaj jest to co stanowczo chciałbym zciszyć już do końca. I takie wstępne wyrównanie, jak widzicie, to nie jest bardzo precyzyjne, ale ono sprawi, że kompresor będzie miał mniej roboty, będzie mógł bardziej konsystentnie pracować na długości całego utworu. Oczywiście można to też zrobić trochę inaczej. Jak już sobie pocieliśmy jakieś fragmenty, to można fragment jakiś zaznaczyć i tutaj na górze na krawędzi Pojawi nam się taki, Wiecie, zmieni się kursor na coś takiego. Można to pociągnąć w dół i też sobie to wyrównać. Przy czym, jeżeli chodzi o podbitki, czy generalnie, generalnie wszystkie wokale, które będą gdzieś tam w tle, sobie siedziały bardziej, one mogą być mocniej skompresowane. One są w tle, więc nawet mocna kompresja może nam tutaj trochę pomóc, żeby ustawić je od początku do końca. Odpowiednim dla siebie miejscu, żeby one były takie, wiecie, solidne. Tu niestety jest problem taki, że nagrałem coś z przesterem. Nie wiem, nie zauważyłem tego, albo zignorowałem <ścoughs> to. Niestety, kłopot jest taki, że. Oh, 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 tego, oh, oh. tego się już nie pozbędziemy. Nawet jak ja sobie to ściszę, te szczyty i tak będą ścięte, i tak tutaj będzie ten gówniany cyfrowy przester, ale. Okej, okay, to jest podbitka. Dopóki to nie jest na głównym wokalu, to to nie będzie, to to nie, może tak, to nie jest sprawa, która dyskwalifikuje ten miks. Jeżeli natomiast przez przestery są na głównym wokalu i mm, czasem zdarzy mi się dostać taka, takie nagranie, które właśnie ma taki problem, no to ja zawsze wtedy proszę, jeżeli jest opcja, to żeby nagrać jeszcze raz, poprawić, podesłać to bez... Tych przesterów cyfrowych, bo tego niestety się nie da pozbyć. Musicie być świadomi, że jeżeli wyślecie komuś takie nagranie, które u podstaw ma jakiś problem, nie będzie się dało tego odratować, a to limituje ten potencjał, który da się z miksu wyciągnąć. Ok, będziemy zaraz przechodzić już do tego takiego faktycznego miksowania, wrzucania pluginów. Najpierw może sobie jeszcze przesłuchajmy, jak to po tych wyrównaniach brzmi z bitem. Przy czym, tak jak mówię, numer był już, to znaczy jest na kanale, więc jego finalną wersję już mogliście sobie posłuchać, jak nie, to zawsze możecie tam nadrobić to. Tak by brzmiało na sucho. Tylko, a nie tylko, tylko styl, ale styl to to nie tu słuchałbym twojej playlisty, nawet jakby był no przy Jak masz coś tam, to lepiej, milcz synku, o, to lepiej. Człenki Oczywiście są tu momenty bro, jeszcze gdzie ten wokal jest za głośno, gdzie są przestery, jakieś nic, z tego względu, że nakłada się ten ścieżek na siebie, ale to wszystko wylemi, będzie adresowane malodem, jak będziemy miksować. Niech zadowolić Wygrywam nie. co czuję, nie patrzę na odbiór Nie muszą to być miliony, miliony Bo przy odsłuchu to ja Być zadowolony bo. Od zawsze miałem swoje zdanie I za to zawsze byłem, byłem skreślony Nigdy nie dałem sobie wejść na głowę A wielu chciałoby to, to zrobić Zawsze wiedziałem, że trzeba jebać jakieś nakazy i normy no. Za życie w zgodzie ze sobą Prawie spłaciłem bo. Dużo bo. Ok, jest spoko po tych wstępnych równaniach i cięciach Przechodzimy sobie do e, dalszego procesu. Okej, okay, to mam nadzieję, że ten materiał rozjaśnił wam co nieco rzeczy związanych z cięciem i wyrównywaniem ścieżek, bo uwierzcie mi, to naprawdę ma duży wpływ na późniejszy proces miksowania, finalną jakość utworu. W kolejnych tygodniach będziemy lecieć z kolejnymi rozdziałami, a oczywiście, jeżeli ktoś chce zobaczyć cały kontekst, no to Dwugodzinny materiał jest dostępny na kanale. Bardzo cieszę się, że został w ogóle tak dobrze przez Was przyjęty. No bo wiadomo, kosztował mnie dużo pracy. Miło widzieć pozytywne komentarze, dobre zasięgi. Miło powitać tutaj nowych wspierających, którzy doszli właśnie po obejrzeniu tamte tamtego materiału. Super, bardzo mnie to cieszy. Także no, widzimy się za tydzień w kolejnych segmentach. I trzymajcie się, życzę Wam owocnej pracy.